Może powinniśmy trenować nasze występy do Eurowizji właśnie w takich lodowatych wodach, bo mi się wydaje, że zaraz głos jest taki piękniejszy, operowy się robi i na pewno w przyszłym roku się dostaniemy. Nie? Nie. Siemanko, bo chcecie, witajcie w vlogu z Martwica Canyon, czyli przeurocze miejsce z przeuroczą nazwą. Jeśli chwilę tutaj ponurkujemy w tym zimnym strumieniu, to na pewno wrócimy martwy. Kolor tej wody po prostu jest urzekający, taki błękitno-turkusowy, z tą bielą się tak pięknie komponuje, woda uderza o skałki, przepływa sobie pod mostkiem, tam znowu niby spokój i zaraz znowu jakiś mini wodospadzik. No, genialnie, chciałoby się wskoczyć, ale założę się, że jest mega lodowata i pewnie by nas zmroziło. Jesteśmy w zupełnie innej części Czarnogóry, ale oznaczenia szlaków, czerwone kółko z białą kropką, są dokładnie takie same tutaj, jak i były w Durmitorze. Jest to uwspólnione oznaczenie dla Czarnogóry, kiedy pokonujesz właśnie jakieś szlaki górskie, dlatego warto mieć ze sobą mapę, na przykład Maps.me offline i bez problemu przejdziecie. Punkty są tak często, że no, trudno się zgubić, szczerze mówiąc. Jak możecie zobaczyć, za mną zebrała się mała grupka podróżnicza. Jesteśmy my, jesteśmy Chwala.pl, jest Iwana, która jest naszym przewodnikiem oraz znajomi właśnie Chwala.pl. Bardzo sympatyczni ludzie. No nic, ruszamy dalej. Widoczki są przepiękne. Kijki troszeczkę się przydają, troszeczkę nie. Mimo, że dopiero schodzimy do kanionu, to najpierw musieliśmy podejść całkiem spory kawałek. Teraz idziemy taką raczej luźniejszą drogą, więc powinno być ok. W kanionie Martwica, który ma, no tak jak mówiłem, przeuroczą nazwę, są dwa gatunki węży, które są dla nas niebezpieczne. Jeden to na przykład żmija nosorogowa, która jest na tyle jadowita, żeby zabić w ciągu 20 do 60 minut po ukąszeniu, więc no tutaj wolelibyśmy jej nie spotkać. Natomiast między innymi wybraliśmy się tutaj dlatego, że jest anomalia pogodowa, jest na tyle zimno, mimo że jest czerwiec, słuchajcie, że węże wysoce prawdopodobnie są pochowane, jeszcze gdzieś tam może hibernują, nie wygrzewają się na słoneczku i na kamieniach, więc ten kanion jest do przejścia. Jeżeli na przykład jest to środek lata, 30-35 stopni, lipiec, sierpień, stanowczo, to nawet podróżnicy odradzają, przewodnicy stanowczo odradzają robienie tego kanionu samemu, ponieważ no, bardzo łatwo jest spotkać któregoś pełzacza, który może no oczywiście być niebezpieczny, bo po ugryzieniu kaplica. No szczeknie. Golfy i Lada Niva. Najbardziej niezniszczalne samochody Czarnogóry. Ślimak, ślimak, pokosz rogi, dam ci sera na pierogi? A może daj mu kajmaku? No, myślałam o kajmaczku, ale on już pokazał rogi, więc w sumie nie trzeba mu śpiewać, bo on jakby nie ma muszli, więc zawsze pokazuje rogi, chyba. Ale szama tam jakiegoś grzyba? Nie wiem, to wygląda jak jakiś taki grzyb, ale zobacz, jaką ma ciekawą strukturę, takie jak dmuchana czekolada. Z bąbelkami. No dobrze, teraz dostaliśmy takie zadanie. Mamy rzucić kamieniem przez taką tam szczelinkę i wróżka z gór przyleci, żeby ten kamień od nas zabrać i spełnić nasze życzenia. Każdy z nas musi rzucić osobno, czy rzucamy za dwoje? Ja rzucam za bardzo ważne życzenia. Ja chyba wiem jakie. Okej, ty rzucaj pierwszy. Myślę, że się spełni. Dowiemy się już pod koniec tego roku.
Tam jeszcze zdjęcie. Ja już wiem, jakie jest twoje życzenie. Teraz ja muszę znaleźć kamień. Ciężko tu znaleźć, kurczę, kamień. Nie ma nic, żeby znaleźć i rzucić. Także szukamy jakichś zastępczych środków. Jędrzej, daj telefon. As you can see, we are in a very special place. The forest is really amazing. And we are at the Gate of Wishes, where the fairy from the top of Maganik Mountain will come to make your wish come true if you take a small rock and just throw it into the river. Z dużego kamienia mam malutkiego i moje życzenie jest takie, żeby Natalii życzenie się spełniło. A może ja stanę jeszcze tutaj? A musi dolecieć do wody. Tak. Znaczy, wróżka, czekaj chwilę, moment. Jak popsuć życzenie, czuję się. Ej, proszę bardzo, mężu. Dobra, druga próba, słuchaj, wróżka, nie obraź się, nie? To samo, życzę tego samego sobie. Yes! Także musicie czekać na spełnienie. Kończyk wyleciał. Dominik wraca pączkiem. Trzymamy kciuki, by udało mu się przez tą dziurę wąską wlecieć. Są emocje. Uwaga, przyciska się przez szczelinkę. Wraca do nas. To są Dominika pierwsze godziny latania. Niżej! Brawo! Lecimy dalej! Mega, mega. Naprawdę. Jak tam, panie pilocie? Powiem wam, że no, byłem zestresowany, bo generalnie wylatałem może 4 godziny. Licencję zrobiłem w listopadzie. Czarnogóra jest moim pierwszym doświadczeniem w ogóle z dronami. Drona kupiłem 4 dni przed przyjazdem tutaj, więc to był taki test ground. Czułem, że dam radę. Jakbym nie dał rady, no miałbym sobie za złe, ale z drugiej strony no płaci się za głupotę, więc nie kozacy, nie chojracze. 400 godzin wylatam, to uznam, że umiem latać dronem. Za mną rzeka Martwica. Martwica, kanion właśnie bierze nazwę swoją od tej rzeki. Tutaj nie widać, ale to jest 1300 metrów w górę. Taki jest najgłębszy punkt tego kanionu. Nie łapie się on tak naprawdę w czołówkę top 10 światowych kanionów z najgłębszymi punktami głębokości. Natomiast łapie się jak najbardziej w europejskiej, a zwłaszcza bałkańskiej. Rzeka jest przepiękna, lazurowa. Trasa na dzisiaj 12 km. No, większość kanionów bierze nazwę od rzeki, nie wszystkie, większość, a takim wyjątkiem jest na przykład kanion Nevidio, który ma się nazwę stąd, czyli kanion niewidzialny, dlatego że został najpóźniej odkryty ze wszystkich kanionów. Także mamy kanion Nevidio, mamy kanion rzeki Tary, Mrtwicy, gdzie jesteśmy dzisiaj, kanion rzeki Moraczy, Komarnicy, więc większość od rzek, ale nie wszystkie. Na 3 kilki, bo na 2 nie daje rady! O, tutaj mógłbym się wykąpać. Ta woda wygląda naprawdę zapraszająco, zachęcająco, ale w związku z tym, że pochodzi prosto ze śniegu, pewnie w większości, ze śniegu, który topi się w wyższych partiach, to jest okrutnie zimna. Także możemy tylko się nawet cieszyć jej widokiem i maszerować dalej. Wow. Dziękuję, mężu. A tu takie widoczki nam się zapowiadają.
Już niedaleko będziemy zatrzymywać się na posiłek i wodę. Ja żyła to czuję. Aż mi zamroża żyły normalnie. Całą stopę zamroża. Zamroża. Bardzo przyjemnie, bo jest gorąco, ale jednak mrożąca krew w żyłach woda prosto z gór. Pijemy? Co? Piłeś? Ta woda? Piłem, dobra, dobra. Powiem wam, że bardzo szybko czuję wręcz ból. Woda jest tak zimna, mieliśmy tutaj nawet pływaka. Chyba jednak wyjdę. Dotarliśmy do celu wycieczki. Szliśmy chyba z 6 km, nawet nie wiem ile czasu nam to zajęło, ale widoczki po drodze były naprawdę przepiękne. I w dół, i w górę. Jakby szliśmy gdzieś tam wzdłuż ściany tego kanionu, Martwica Kanion. Fajna sprawa. No a już w tle szykuje się pikniczek. Także teraz będziemy szamać lokalne czarnogórskie sery. Puściut, czyli taka wędzona szynka. Jajka na twardo. I coś słodkiego, więc posilimy się na pewno. Pikniczek w takich okolicznościach przyrody. Nie ma to tamto. Przenieśliśmy wszystko w plecaczkach i teraz można się delektować. Sprzęty pożyczone. Każdy spragniony, żeby po prostu klapnąć na kilka minutek, zjeść coś pysznego, odpocząć. No i przede wszystkim dać wytchnienia stopom, które nas tutaj przyniosły. Dominik puszcza naszego pontusia. W ten sposób możemy zobaczyć kanion z jeszcze innej perspektywy. Momentami musieliśmy iść naprawdę przytuleni mocno do ściany kanionu. Patrząc w dół było, nie wiem, kilkadziesiąt, może nawet kilkaset metrów. Patrząc w górę kolejne tyle. Więc człowiek czuje się jak taki mały ludzik Lego. Tak wszystko się zatrzymuje dookoła, nie? Bo na co dzień pędzimy jak wariaty. Jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle deadline'ów. Wszystko trzeba pospinać. A tutaj człowiek przychodzi, szumi sobie strumyk, zielono dookoła. Przebiegnie jakaś jaszczurka, spadnie jakaś kropla wody i tak można się naprawdę troszeczkę zrelaksować i zwyczajnie odchamić, odmurzyć. A jeszcze właśnie w takich miejscach jak to, gdzie czujemy się tacy malutcy, to już w ogóle nabiera człowiek energii, przynajmniej ja. Więc fajne zakończenie miesięcznego pobytu w Czarnogórze, w której doświadczyliśmy i odrobin luksusu, i dzikości natury, i była plaża, i były góry, wyżerki na bogato i takie uliczne. Także wszystko tu jest. A Czarnogóra? Jako kraj malutki, 600 tysięcy mieszkańców z hakiem, czyli taka Łódź i wielkości jednego z naszych najmniejszych województw, także wow, polecam. Pojedliśmy, popiliśmy wody z rzeczki, czas wracać z powrotem do samochodu. Kurczę, no szkoda, ta Czarnogóra się kończy, ale powiem wam, że tak szczerze ten jeden miesiąc to jest tak akurat. 2 tygodnie intensywnego zwiedzania, 2 tygodnie pracy, gdzie zwiedzaliśmy wybrzeże. Myślę, że jeszcze moglibyśmy z tydzień zostać, ale nie dłużej niż tydzień. Pewnie byśmy już celowali pozwiedzać Albanię, czy Bośnię i Hercegowinę, czy Chorwację. Poczekamy, aż restrykcje trochę wyluzują. Pewnie do Czarnogóry jeszcze wrócimy. No nic, udajemy się w drogę powrotną. Niepolecane dla osób z lękiem wysokości. Jak spojrzy się w dół, wszystko wygląda takie mikroskopijne. Spojrzy się w górę, wszystko wygląda takie ogromne. Także próbuję nie wchodzić im w kadr i bezpiecznie było schować się z tej strony ścieżki. Zawsze wlekę się na końcu, to chyba głównie przez to, że uwielbiam robić te ujęcia, zdjęcia do vlogów i podziwiam zawsze osoby, które ze mną idą, za ich cierpliwość do mnie. Może są po prostu miłe i nie chcą mi tego wygarnąć, że tak się wlekę. Tutaj mogę trochę tak, wiecie, pościemniać, że po gorące mam gorszą kondycję. No trochę mam, to prawda. Tutaj powiem wam, głupio zabrzmi, sorry, ale na tworzenie vloga to troszeczkę robi się nudno. Ponieważ w sumie możemy tylko pokazać albo ścianę lasu, albo ścianę kamienną.
Także troszeczkę brakuje do filmowego zróżnicowania, ale na wypad, tak żeby się zrelaksować i właśnie nie używać kamery, odpocząć, to jest rewelacyjny szlak. I my sobie idziemy i czasem na przykład musimy przejść taką wąziutką grań, gdzie tu masz przepaść, a tu w górę, ale droga jest na tyle szeroka, o zobaczcie, jest taka, która pozwala nam swobodnie przejść. Widzicie, tam daleko idzie Dominik, zasuwa. Cała ekipa poszła, a ja zostałam, żeby podziwiać te widoczki. Dupeczka. Świeża woda, słuchajcie. Albo prosto z tego węża. Albo musimy... Prosto z tego kanionu, przy którym byliśmy wcześniej. Znaczy z rzeki, która płynie przez ten kanion. Wasze zdrowie. Ale już nie jest taka lodowata jak ta z prosto z kanionu. Chyba mi się pić chciało. Plenty different snakes. But when they start showing up? They start showing up from July. From July, okay. Yeah. So we have a few more weeks. Till? Until when? So when? Until the end of September. It depends how hot is the summer. So when it becomes more hot, then there is a lot of snakes. So we were lucky today. Only one of them. She went into the bushes to change. Oh, because she was shy. Yeah. And then the snake was killed. How did it end? We had to run to emergency in Cleveland. I tak się kończy nasza wędrówka do Martwego Kanionu. Widoczki na sam koniec piękniutkie, gorącutko. Pewnie będziemy zjarani. Ale bateryjki w pełni naładowane. I już nie możemy doczekać kolejnej wyprawy. Tym razem do Danii na jesień. Zobaczcie, kogo tutaj spotkaliśmy. To pewnie jest pani, a to pewnie pan. Zobaczcie, jak ma piękną głowę z turkusową brudką. Ciężko jest je zauważyć, jak się idzie. 12 km za nami, 7 godzin to zajęło. Chyba prawie 8. Ale ociągaliśmy się. Było bardzo fajnie, bardzo przyjemna jest Martwica Kanion. A ja szczureczki pod koniec. Absolutnie dodały, taka nagroda, bo my uwielbiamy zwierzątka obserwować. O, idziemy do samochodu.